Ej, Pluto, chodź tu, piesku. Chodź, masz tutaj kiełbaskę. Polisz, nie gryź. Moim gościem dzisiaj jest Maciej Dąbrowski. Witam serdecznie. Witam serdecznie z całej siły i w ogóle. Człowiek Warka, prowadzący program Z Dupy. Może powiedzieć dzień z dupy, to dziś z dupy, ale w sumie znakomity dzień, więc nie ma co. Naprawdę, według ciebie to jest znakomity dzień. No, bez chuja, bo na masę. Chuja, bo strasznie, kurwa. Jest szaro, buro, ponuro. Jest godzina, która? Nie ma 14, a ja już dwie próby samobójcze dzisiaj zaliczyłem. Jesteś ogólnie Ślązakiem. No właściwie tak, znaczy ja nie mam lokalnego patriotyzmu w siebie wszczepionego takiego, nie popieram, ale nie utożsamiam się z autonomią, z ruchem autonomicznym Śląska. Ja się czuję bardziej Polakiem, no ale też kurwa, no czuję się Europejczykiem, czuję się ogólnie człowiekiem, tym się najlepiej czuję. Nie czujesz się Kaszubem na przykład? Nie chcę się utożsamiać, szufladkować siebie z konkretnym regionem. Z konkretnym miejscem. No ja po prostu chcę czuć się wolnym człowiekiem, który może robić wszystko, co mu się podoba. Oczywiście w granicach zdrowego rozsądku, wiadomo. Owszem, urodziłem się na Śląsku, urodziłem się w Katowicach. Potem mieszkałem po 15 roku życia w Siemianowicach Śląskich. I lubię to miejsce, w sensie lubię Śląsk. Natomiast jak przyjechałem do Warszawy, mając lat 20, to jakby poczułem coś zupełnie innego. No poczułem, że jakby to jest miejsce, gdzie teoretycznie mogę się bardziej spełnić, bo na Śląsku nie miałem takiej możliwości robienia tego, co robię. No, czyli w sensie, owszem, był tam wydział reżyserii, była tam telewizja śląska, regionalna, wtedy jeszcze TV Silesia nie było, ale no, to, co robię, czyli praca w telewizji, to, co robiłem, jakby tylko i wyłącznie mogłem zrobić to tutaj. Roman, nie tylko ty mogłeś się pomylić. Ale ta jest już w klasie maturalnej, natomiast w momencie robienia tego zdjęcia miała 17 lat. W przyszłości widzi się w mundurze, nieważne jaki. Kto kuma tak naprawdę do końca strefę internetu, tak na 100%. No, my na to zostarzy tak naprawdę, że to chyba bliżej zrozumienia, bo podnalazłeś. Ja wierzę, ja w internecie grzebię tak długo, już od tak długiego czasu, od kiedy tylko pojawił się internet w Polsce, od kiedy można było modem kupić. Wtedy moja mama miała takiego notebooka. Ja wtedy byłem tak napalony na ten internet z prostego powodu. Ja byłem totalnym fanem NBA, ale takim kurwa na maksa. Ja byłem przekonany, że ja będę pierwszym koszykarzem w NBA polskim. No niestety kurwa nie udało się, bo Cezary Trybański był pierwszy, potem Maciej Lampę, potem kurwa Gortat. No i no niestety, Gortat jeszcze mój rocznik, żeby było śmiesznie. Smuteczek. No smutek w chuj. Wtedy z racji takiego ogromnego fanostwa tego NBA, pamiętam, zapamiętałem adres, który należy wpisać w wyszukiwarce, kiedy chce się wejść na stronę NBA, czyli http://nba.com, nie? Byłem przekonany, że w ogóle każdy adres internetowy zaczyna się od czegoś innego niż HTTP i w ogóle nauczyłem się tego, na pamięć to wyryłem, żeby tylko pamiętać, jak tylko będę miał dostęp do internetu. No i dobra, był ten dostęp do internetu, modem 36.6, tutaj możesz wkleić ten dźwięk, który modem wydawał, bo gimby nie znają. I kiedy się już połączyłem z tą siecią, wszedłem na stronę. Nagle okazało się, że kurwa nic nie mogę zobaczyć, bo jest tak wolne to wszystko po prostu, że nie ma tam filmów, są takie, to nie były nawet filmy, to było coś w rodzaju gifów, wtedy jeszcze gifów nie było, gify nie były wymyślone, to był kurwa który, 96, 97 tak, rok jakoś. Prowadzisz ten kanał z dupy w sumie nie tak długo, od roku, niedawno miałeś benefit, że tak powiem, w rocznicę. Odniosłeś bardzo duży sukces. Czy twoja wiedza, którą i kontakty, które nabyłeś poprzez pracę w telewizji, pomogły ci w prowadzeniu tego, w rozwinięciu tego kanału? Tutaj tak. Na to pytanie można odpowiedzieć w dwojaki sposób. Bo z jednej strony takie rzeczy pomagają na pewno. Bo jestem dzięki temu, mam lepsze przygotowanie reżyserskie. Przez 10 lat tak naprawdę zajmowałem się reżyserią, tworzyłem formaty, robiłem z nimi co chciałem, pisałem scenariusze, byłem kreatywny, bawiłem się słowem, bawiłem się obrazkiem, wiedziałem o montażu właściwie wszystko. Chociaż nie montowałem sam, tylko zawsze z montażystą, teraz montuję tylko i wyłącznie sam. Kontakty na pewno mi pomogły w ten sposób, że mam mnóstwo kolegów operatorów, mnóstwo kolegów dźwiękowców. Za każdym razem, kiedy potrzebuję pomocy, oni mi bezpłatnie pomagają, bo to dla nich jest odskocznia od tego, wiesz, szarego dnia, kiedy muszą zapierdalać i robić setki przy Tańcu z Gwiazdami, tak, czy twoja twarz brzmi znajomo, czy Wawa Non Stop. I kiedy mogą sobie
pójść ze mną na przykład na basen, na Iskrze i pokręcić ze mną pod wodą to, jak się przemieniam w syrenę, to są po prostu w niebo wzięci. Powiedz mi, kiedy tak naprawdę jednęło z tym YouTube'em. Krosy z innymi YouTuberami, kiedy był ten przełomowy odcinek, bo pierwsze oglądało 1000, 2000, 5000 ludzi. Ja nie wiem, ile obejrzał pierwszy odcinek, wtedy nie pamiętam. Mam to, oczywiście można to sprawdzić w sposób taki, że oglądasz następny odcinek, w którym jest napisane, nie? Bo to też to robię i dzięki temu mam jakiś oddźwięk tego, jak to się wszystko zmieniało, nie? Dzięki temu gdzieś mam to zarchiwizowane. Pierwszy tak naprawdę jebnęło, to chyba był przed 14 odcinkiem, albo przed 13, teraz nie pamiętam, który, chyba to było przed 14 odcinkiem, kiedy zrobiłem dubbing Putina. Czy wtedy to wiralowo poszło po Polsce. Wtedy pierwszy raz pojawił się na Wykopie. Na Wykopie w ogóle mnie nienawidzą. Dostałem czemu? Dwa razy zablokowany. Specyficzna publika? Tak, ta jest turbo specyficzna publika. Okay. Tam są tacy, wiesz, no turbo prawicowcy, którzy, wiesz, uważają mnie za jakiegoś mega lewaka, mega prymitywa i tak dalej. No, ale... Warto wspomnieć, że jesteś na pewno człowiekiem centrum, ponieważ jak każdy inteligentny człowiek raczej nie lubi ekstremów. Nie, ani za jedną się opcją nie opowiadam, ani za drugą. Tak naprawdę nie ma w tej chwili w Polsce nikogo, komu mógłbym zaufać, kto nie jest kurwa złodziejem. Wszyscy po prostu kradną swoją żonę. Tak dalej. Nie możesz jej zaufać? Żonie? To bardzo lubię twój program z jednego względu, z tego, że bawi nas to samo. The Office, Little Britain, Monty Python, Simpsonowy, pewnie inne seriale, tylko Family Guy. Od razu można wyczuć ten touch tego właśnie, wiesz, absurdalnego humoru. Myślę, że tego w Polsce jest za mało, że jest na to nisza, żeby właśnie zagospodarować nieco taki abstrakcyjny obszar. Pamiętajmy o jednej rzeczy, że to, o czym mówimy, to tak czy siak jest gdzieś 5% społeczeństwa. 5% społeczeństwa ogląda takie rzeczy, czyli właśnie The Office, bardziej absurdalne komedie, abstrakcyjny humor, Flight of the Conchords, no, rzeczy, które wiesz, zwykły szary człowiek włączy, popatrzcie, powie, ja pierdolę, co za gówno i wyłączy. Nie? Jedyną taką rzeczą, którą teoretycznie znają wszyscy, nie wszyscy oczywiście lubią, ale i tak, jeżeli przyznajesz się, że nie lubisz tego, to znaczy, że po prostu kurwa nie rozumiesz, to jest Monty Python. Tylko, no wiesz, Monty Python miał te 40 lat czasu, żeby mogli przyzwyczajać ludzi do tego, żeby ich polubili i żeby zrozumieli. Więc w tej chwili... To rewolucja obyczajowa w pewnym sensie. Tak, i też ten Monty Python był przekazywany troszeczkę z pokolenia na pokolenie, czyli młodsi ludzie dostawali od starszych, starszy brat mówi, ej zobacz, to jest zajebiste, nie? Ogląda taki 11-latek i nic nie rozumie, nie? Z tego na przykład. A inny 11-latek ogląda i o kurwa, to jest to, nie? Trafiło to w moje gusta. I ja staram się robić program, który jest i dla tych 5% i dla 95%. To znaczy, w moim programie jest dużo odnośników, które nie każdy zrozumie. Zrozumie właśnie te 5% czy 10% ludzi. Niektóre zrozumie tylko 1%, bo to są takie smaczki, które nie są dostrzegane właściwie dla nikogo. I ten 1% tych ludzi, on to zajebiście doceni, bo będzie doskonale widział, że to jest do niego skierowany żart. To jest coś, co próbowali mi w telewizji wybić z głowy, kiedy próbowałem zrobić jakiś żart, który był powiązany z jakąś grupą społeczną, że wiedziałem, że tylko na przykład gracze komputerowi się z tego zaśmieją, nie? Dostawałem wtedy feedback od mojego wydawcy, czy tam producenta, mówił mi, no ale kurwa, czy ty myślisz, że jakaś kurwa pani Teresa z Radomia, 50-letnia, zrozumie ten dowcip? Ona nawet kurwa po angielsku nie umie mówić, nie? Dostałem propozycję od Gonciarza, żeby zrobić z nim crossa takiego, żebym wystąpił u niego w odcinku Zapytaj Beczkę. Że miałem na początku zrobić tak, jak zrobiła to Lisie Piekło, tak jak zrobił to Dem i tak jak zrobił to Martin. Że niby wchodzę, że teraz ja będę prowadził Zapytaj Beczkę, jeden wchodzi Gonciarz i mnie odpycha. Mówi, dobra, kurwa, i wracaj sobie do piwnicy, nie? Mi by to wystarczyło, bo dla mnie jakby ten cross był gdzieś cały, był spokój. A okazało się, że Gonciarz wraca dopiero za 2 tygodnie z Japonii. I stwierdził, zapytał, czy nie mógłbym po prostu całego tego zrobić, nie? Wtedy nagle mnie uderzyło, o kurwa, teraz ciąży na mnie taka odpowiedzialność, żeby zrobić to najlepiej, jak się tylko da. No i zrobiłem to najlepiej, jak się tylko dało, no i w tej chwili mój odcinek Zapytaj Beczkę jest najlepiej oglądanym odcinkiem Zapytaj Beczkę w ogóle. Dobra beka z tego wyszła. Beka z beczki. To mnie troszkę bawi, Krzyśka też to bawiło. Chwilę. Znaczy mówił mi, nie wkurwia mnie, tak mi pisał, jak mu wysyłałem screeny z tego. Ale ogólnie luzik, nie? Prędko. I wtedy w jeden dzień chyba zrobiłem 7 tysięcy subskrypcji. To nie jest oczywiście jakimś rekordem w Polsce. Ale od tamtego czasu, jakby ludzie zaczęli mnie zauważać, ja też bardzo regularnie publikuję rzeczy. Co chwilę gdzieś wrzucam, co chwilę gdzieś one się pojawiają. I coraz bardziej sukcesywnie rośnie mi ta liczba subskrypcji. Na przykład odcinek 20-minutowy.
jedna minuta montażu to jest około, znaczy jedna minuta tego odcinka to jest około godziny montażu, tak mniej więcej. Więc sprowadza się to do tego, że kiedy nagram z dupy w piwnicy już, w sensie ten cały szkielet, muszę potem podogrywać, dogrywki z dupy zrobić, to zwykle to jest tak, że samo nagranie różnych dogrywek zajmuje mi około 2 dni. Bo to jest jednak logistyczne, jeżdżenie w różne miejsca, umawianie różnych ludzi, załatwianie różnych rzeczy, nagrywanie scenek, powtarzanie, dublowanie i tak dalej. A potem już montowanie tego wszystkiego, no to jest tak 3 dni ciągłego siedzenia, takiego stałego siedzenia, kurwa, i napierdalania tego na ten montaż. Bo to jest najpierw, wiesz, najpierw wycięcie wszystkich fragmentów, potem podmontowanie tych jeszcze pierdół, jakichś filmów, różnych rzeczy, dubbingów do tego, a następnie jeszcze wykończenie tego pod kątem muzycznym, czyli dopieszczenie tego, żeby dźwięki wyrównać. Tak, ale też efekty dźwiękowe. Efekt, wszystko to wspaniałe rzeczy. Można się zesrać. Jaka jest docelowa wizja tego master planu? Bo rozumiem, że zostajesz na YouTube i ten wizja już jakby jest za tobą, ten etap już miał, już przeżyłeś swoje rzeczy. Znaczy wiesz co, ja nie wiem, co ja będę robił za rok, za 2 lata i tak dalej. Ja mogę powiedzieć, że w przeciwieństwie do telewizji YouTube dał mi mega swobodę artystyczną w tworzeniu rzeczy, które robię tak jak chcę, widzę tak jak chcę i które jak widać podobają się ludziom i to mnie mega cieszy, to czuję po prostu mega radość w sercu, że mogę robić coś, co się komuś kurwa podoba i ktoś czuje się z tym lepiej, oglądając to i czuję, wiesz, jakieś pokrewieństwo dusz, jakieś, czy jakieś inne gówno, co sobie wymyśli. Czy to jest powszechna wiedza, ile się zarabia z YouTube'a, jak myślisz? Nie, coś, zupełnie nie. Nikt nie wie, bo każdy YouTuber inaczej zarabia. Chcemy powiedzieć? Ale każdy YouTuber ma coś innego. Jeden dostaje, ma CPM, że to 2 dolców, więc za 1 000 000 wyświetleń zarobi ile, kurwa? Max 1000 zł, za 1 000 000 wyświetleń masz 1000 zł na przykład. Ale to jest u jednego youtubera, a inny może mieć zupełnie inne CPM i za 1000 wyświetleń, za 1 000 000 wyświetleń zarobi około 15 000 zł, bo ma CPM rzędu tam, nie wiem, 30 dolców, no nie wiem. To inni reklamodawcy, inny rynek, w sensie kraju? Czy... Przede wszystkim kraje. Kraje to w ogóle. Nasza każdy razy 15 może być, nawet. Może być razy 15. Nie wiem, czy jak waluty. To jest też tak, zależy, jeżeli robisz program śmieszny, masz mniejsze CPM-y. Jak robisz program poważny, naukowy, czy tam parentingowy. Także jakby, no to jest przeróżne. Można na YouTubie zarabiać kokosy, a można mieć naprawdę dużo wyświetleń i nie mieć z tego nic. No. Oczywiście, dlatego większość twórców jakby posiłkuje się i głównym źródłem ich utrzymania są deale z firmami różnymi. To są product placementy, niektóre chamskie, niektóre mniej chamskie. Ja jestem w ogóle otwarty na product placementy, bo oczywiście zawsze jak... Chamskie, tym bardziej są mile widziane. Zawsze jak jest product placement, to o kurwa, sprzedałeś się i tak dalej. Bardzo dobrze. Ale ci twórcy nie potrafią tego kurwa zrobić, rozumiesz? Tutaj chodzi o to, że ci twórcy nie potrafią fajnie wkomponować tego kurwa dealu z daną firmą. Tylko robią go tak, jak ta firma im kurwa zagra, że to jest właśnie widzenie ci kurwa. Dobra, no to co? Może takie pytanie na koniec. Ile lat miała najmłodsza twoja partnerka seksualna? 16. Bardzo dziękuję. Ja miałem 16 też. Nie, ja miałem 15. Ja miałem 15, ona miała 16. Zawsze miałem starszy. Człowiek wykonywał swoją robotę, w ogóle wiesz, Machała jak najbardziej jest porywczy, czasem wchodzi po prostu w strefę, której nie kupa. Pineapple. Po angielsku jest ananas, kurwa, wszędzie jest ananas. W każdym języku ananas. Pineapple. No, a w polskim na przykład jest Mediolan, wszędzie jest Milano. Ale Mediolan to jest nazwa łacińska, sprawdziłem to. Tak? Tak. Aaa. Na starodawno.